Gotowe są rzeźby świętych, które mają być owocem tegorocznego międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego pod patronatem profesora Andrzeja Strumiły. Ponad dwumetrowej wysokości rzeźby świętego Romualda i Rocha znajdują się na placu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach. Tam właśnie odbywa się plener, w którym uczestniczy grupa artystów z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Pracują nad kilkoma dziełami, ale najwięcej emocji budzą właśnie święci. W niedalekiej przyszłości rzeźby z Piaskowca zostaną umieszczone na potężnym kamieniu w centrum miasta. Całość jest pomysłem profesora Andrzeja Strumiły i ma nawiązywać do zbliżających się obchodów 300-lecia Suwałk. Przypomnijmy, że święty Romuald jest założycielem zakonu kamedułów, a to kamedułowie założyli Suwałki. Święty Roch symbolizuje opiekuńczość i ochronę przed zarazami.